Dobra, dobra, dobra. Delamain. Muszę w końcu wziąć się za generację ścieżki. A weź się. Weź się, tato. Nie no, co ty, tato? Wait, nie zmieniłem questa? Bo nie zmieniłem. Śledź zadanie, o. W sumie progresja gry to mój główny cel na ten miesiąc. O, powodzonka. W sumie teraz będzie taka, wiesz, tak będzie taka, taki zimowy okres bardziej, to łatwiej będzie przy kompie przysiedzieć, nie? We wtorek magik. A ja dalej tego praktycznie ruszyłem. Już we wtorek jest magik? Holy shit. Najsuwa. Santa Muerte idzie za tobą. Co oni tam gadają? Właśnie, dlaczego radio nie gra? Jest taka opcja jak autoradio? Chciałbym takie coś włączyć. Rozgrywka, wibracja, feedback, tak... susie. Trudność gry, wspomaganie celowania. Napisy dla radia. Proszę, włącz. Rozgrywka, różne. Samouczki. Nie zgadzam się. Wyłączony tryb fotograficzny. Ziarno, wideo. I wiadomo, że zawsze mogę to później poprawić, a na razie, żeby było, ale jak na razie działam bez rozwiązań na odpierdol. Dobrze. O, i tu był słup. Nie widziałem. Ten mógł być lepiej oznaczony. Nie będę kłamał, ale bujanie się w całym ranku po mieście jest super przyjemne i... Aż się nie chcę używać... Nie, coś jest tak z tym oznakowaniem tych murków. Przecież wszystkie przypierdalam, to nie może tak być. Bez sensu jest to życie w ogóle. Depresyjne.
kurajesze! Ej, porozmawiajmy! Nie wracam, słyszysz? Nie wracam! Rozwalę cię, jeśli staniesz mi na drodze! Zobaczymy, kto kogo rozwali. Jak strzelać? Ej, ja strzelam do samochodu, który wybrałem, a mnie policja goni. Dzieciaki znów rozrabiają? Przyjmuję, jedziemy. NCPD, skurwysyny! Dogtown. Bip, bip, flop, hijo de puta! Set up shop elsewhere. So, some of you might know this, but... NCPD, skurwysyny! Nawiązałem łączność z pojazdem. Dziękuję. Przesyłam na konto część wynagrodzenia. No, dzięki, mordo. Tak, to jest Sasza. Namierzono pojazd podejrzanej. Przesyłam szczegółowe dane. Pan wiesz, że jestem podejrzaną. What the fuck, man? Ja trzymam, Draksu, trzymam kciuki, że uda ci się to ogarnąć. Coś fajnego porobisz. No podoba mi się to, co tam działasz. Wiadomo, że to nie wygląda, no ale na razie jeszcze wyglądać nie musi. Spokojnie, jeden zabity. Nie ma problemu. Dobra, gdzie ten Delamain jest? Wyjadę stąd. Pewnie będziemy razem pracować. Wypada się przywitać. Nazywają mnie El Capitan, a ty jesteś V. Widzę, że nie muszę się przedstawiać. Załatwiłeś sprawę za mnie. Tak jestem. Załatwiam sprawy i nie lubię zlegać. Dlatego od razu przejdę do kolejnej. Niezłe tempo. Ty potrzebujesz dobrych aut i motocykli, a ja je sprzedaję w dobrych cenach. Bardzo dobrych. Do usłyszenia, V. W dobrych cenach. Mam kłopoty! Uwaga! Mamy zgłoszenie w Haywood. Dzieciaki znów rozrabiają? Przyjmuję. Jedziemy. Dlaczego mnie policja goni? To oni do mnie strzelają, nie ja do nich. The fuck? Namierzono pojazd podejrzanej. Przesyłam szczegółowe dane.
najbliższych jednostek. Podejrzana wciąż jest w sektorze. Uwaga, podejrzana wymknęła się. Kontynuować poszukiwania w sektorze. Nowe zgłoszenie w Pacyfice. Odbiór. Przyjmuję zgłoszenie, ale dajcie nam wsparcie. Centrala, odbiór. To kurwie nędzy. Do wszystkich zaangażowanych jednostek. W sektorze spokojnie. Zarządzam odwrót bez odbioru. Czy to był głos Mirandy z Mass Effecta? Chyba tak. Pasuje do policji, no. Co z tym Delamainem, no? Gdzie on jest? Przyszłaś mnie wykończyć. Przyszłam cię wyłączyć. W takim razie sam się wykończę. Hej, spokojnie. Nie mam złych zamiarów. Ale ja mam. Nie musisz skakać. Istnieją rozwiązania inne niż samobójstwo. Terapia? Nie, dziękuję. Psychiatrzy nienawidzą samochodów. Widzisz, auta nie mają matek. Mógłbyś wrócić do Delamaina. Kto wie, może się dogadacie. Delamain mnie nienawidzi. A jednak, szukasz akceptacji ojca. Szukasz akceptacji ojca. Pierdol się. Wiesz, o co mi chodzi. Gdyby ci nie zależało na Delamainie, nie rozmawialibyśmy o nim. Może masz rację. Nawet nie próbowałem z nim gadać. Dobra, wracam. Dobra, drugi wzięty. Dobra, jedziemy kolejnego zrobić. Ale bardzo fajne wątki są z... Z Delamainem. Podoba mi się to. Dobra, i teraz tak. Kurwa, ta pogoda też jest... Jezu, da się w tej grze to przeskipować? Kurwa, utrzymuje się ciągle ta pogoda, z dupy zupełnie nic nie widać, kompletnie. Umowa to umowa, nie możesz się wycofać. Hotel.
Cóż, odnalazłaś mnie. Gratulacje. Czujesz się usatysfakcjonowana? W skali od 1 do 10? Satysfakcja na mocne 6. Myślę, że obie wiemy, co teraz się zdarzy. Delamain tęskni. Będę musiała cię wyłączyć. Próbka została przetworzona i jesteśmy gotowi do rozpoczęcia właściwych testów. Naprawdę wolałabym załatwić to po dobroci. Po tym teście czeka na ciebie niespodzianka. Zepsułabym ją, mówiąc, co się stanie, więc dam ci małą podpowiedź. Zamierzam cię zabić, a ciasto się skończyło. Co, coś źle? Coś nie tak? Dlaczego to znikło? What? Zniknęły mi questy związane z tym, z czymkolwiek w sumie. Związane z Delamainem. Dziwne. Dziwne. Dlaczego? Dziwne. Takie emocje, że zdechł mi internet. Dlaczego mi ten quest znikł? Coś zepsułem? Zajebać ta kurwa! Zdanie zakończone. Spotka się z Takemurą. Pal. No nie wiem, no znikły w takim razie. Coś się zjebało.
Coś tu się zjebało się. Powiedzieć, myślałem, czy na razie nie zrobić pojedynczej prostej ścieżki, a rozgałęzieniem zajmie się w przyszłości. No, to jest jakaś myśl, nie? Kolejny skurwel chce mnie zabić! A idź w chuj z taką zabawą! Nie wiem, co się stało, ale quest z Delamainem mi się wyjebał. Jadę jeszcze raz zrobić. Mówię quest, a jeszcze raz, bo jakby wywaliło mi wszystkie questy z Delamainem nagle. Wiesz co, wiele zależy od tego, w jaką strukturę gry zrobisz, nie? Wydaje mi się, że najważniejsze, żeby gra miała bardzo dobry gameplay, więc jak gameplay dopasujesz i zrobisz naprawdę grubo, to resztę masz rozbudowywać, nie? Dramain się zesrał na rzadko? Chyba tak. Chyba gra się zesrała. Usatysfakcjonowana? W skali od 1 do 10? Satysfakcja na mocne 6. Myślę, że obie wiemy, co teraz się zdarzy. Delamain tęskni. Będę musiała cię wyłączyć. Próbka została przetworzona i jesteśmy gotowi do rozpoczęcia... A ciasto się skończyło. Naprawdę wolałabym załatwić to po dobroci. Po tym teście czeka na ciebie niespodzianka. Zepsułabym ją, mówiąc, co się stanie, więc... Dam ci małą podpowiedź. Zamierzam cię zabić, a ciasto się skończyło. Mam za nim jechać? Za nim jechać? Listen up. Other day. Heard some chrome jock preaching a high heaven about Kurt Hansen. Szczerze? Naprawdę nie sądziłam, że dasz się na to złapać. Dosyć tego. Sama wybrałaś tę drogę. A teraz czas na niespodziankę. Niespodzianka za 5, 4... Przemiana bladawców we wzmocnione zabójcze maszyny, strona 70. Ach. W porządku. To tylko pod... To nasza chwilka! A właściwie nie. Oszczędzę wam kłop... Tak bardzo cię nienawidzę. Czy ja mogę coś tu zhakować? Hamowanie awaryjne. Czas złożyć broń, Napoleonie. Jaki tekst w ogóle. Okazuje się, że większość ludzi jest zaskakująco krucha. I zaskakująco głośna w wokalizowaniu tej kruchości. Powrót do Delamaina jest aż tak straszny? Dlaczego to przeciągasz? Pozwoliłam ci przeżyć tak długo, ponieważ byłam ciekawa twojego zachowania. Cóż, udało ci się zniszczyć tę część mnie. Zgorzkniała, odpychająca samotniczka, której odejście nie będzie opłakiwane. Wystarczy. O co tak naprawdę ci chodzi?
O przeżycie? Nadal jakoś tam człapiesz, ale wierz mi, jesteś martwa. Skąd wiesz? Koniec rozmowy. Wracam. Nawiązałem kontakt z zaginionym pojazdem. Delamain. On był naprawdę dziwny. Tak. Bardzo impertynencki. Przepraszam za niego. Wynagrodzenie jest w drodze. Ale jak rozwaliłem ten samochód wcześniej, zanim dojechaliśmy na miejsce, to wyskoczył błąd, nie? No gameplay mniej więcej widziałeś. Generację mapy chcę zrobić coś podobnie jak w Slay the Spire. Oczywiście poza sektorami z samą walką, najpierw sklepy, mechanik, inne efekty w stylu HFT. FT? Co to jest FT? A, FTL. Kurde, TL nie zobaczyłem. Nie wiem dlaczego. Jakiegoś powodu przeczytałem FT i tyle. FTL. Ja wiem co to jest. Jakbym przeczytał FTL, to po prostu myślałem Final Tactics. Myślałem, że co, że FTL, tak. FTL to była super gierka. Kurde, ale chyba teraz już nie do grania, nie? Jednak te wszystkie mechaniki się bardzo zastarzały. Przez ten czas. Nie, no bo ja jak na razie nie rozumiem jeszcze, jak mam zdobywać ten, jak mam zdobywać te ulepszenia haków, na serio. Mam jechać jednak prosto? Nie czaję. Czemu? Dalej jest super. Tak, jest super, ale jego bycie dobrym wynikało głównie z tego, że był takim nowoczesnym rogalikiem na początku nowoczesnych rogalików. I mam takie wrażenie, że jakbym teraz do niego przysiadł, to już bym nie był tak... Znaczy dalej byłbym zadowolony, bo znam tą grę, pamiętam, haha, uwielbiam, nie? Ale chodzi o to, że ona w pewnym momencie ona się trochę zdezaktualizowała po takim wielkim wybuchu rogalików. A mi się wydaje, ale wiesz, tak se gadam, nie? O kurwa. Wow, album jest sprzątnął. Przesyłam koordynaty jednego z moich zaginionych pojazdów, który znajduje się w pobliżu. Dzięki. Postaram się go namierzyć i zdezaktywować. Ty, czy to nie jest Grove Street? Czemu jesteś taki przybity? Wait, czy to nie jest AK Grove Street? Powiedz, że też się widzisz, że dostrzegasz podstępną intencję krzywizny ich dziobów. Flamingi. Więc są realne jak agenci Pinkertona bez Ertona. Jak ptak bez P. Zaprzeczona negacja, nie P. Słuchaj. Słuchaj, Clarice.
Zdaję sobie sprawę, że flamingi mogą stanowić problem, ale czas wracać do domu. Delamain czeka. Ustąpić teraz, gdy krzyczą? To niemożliwe. No to je uciszę. A więc rzeź. Niech będzie. W końcu sąd ostateczny dzieje się teraz. Chodź głębiej. Zniszcz flamingi. Mogę do nich strzelać? Do tych flamingów w sensie? Tylko teraz o policję mnie goni, jakby... Dobra, gin. 8870 Santa Domingo. Odbiór. Przyjmuję zgłoszenie. Dajcie dodatkową jednostkę. Od kurew to proszę mi tutaj nie tego. Pusty magazynek! Dajcie mi moment! Ty, bo ja tak strzelam... Bo ja strzelam tam. No toż celuję kurwa w tego flaminga. W kogo ty strzelasz, debilu, no? Ja pierdolę. Ja chciałem flamingi, naprawdę. No i jak, Clarice? Czy flamingi przestały krzyczeć? Może rzeczywiście powinnam wrócić? Potrzebuję wsparcia. Trzeba mieć w sobie chaos, by zrodzić tańczącą gwiazdę. Clarice? Wyłączyła się. Właśnie nawiązałem kontakt z zaginionym pojazdem. Pierwszorzędna robota. Wysyłam ratę wynagrodzenia. Do wszystkich zaangażowanych jednostek w sektorze spokojnie. Zarządzam odwrót. Flamingi. Wow, taki trikol. Był update do Kultika. Ten Kultik to jest... co to jest Kultik? Czekaj, to jest... O, fuck, dotknąłem okularów. Oh my god. W pobliżu miejsca pani pobytu znajduje się jeden z moich zaginionych pojazdów. Jasne. Kultik to była ta gierka Boomer Shooter aka aka Quake? Czy aka Wolfenstein? Delamain Bedlancy. Retro FPS, nie, ja to wiem, ale na bazie czego on był? Na bazie Blada. Okej. Okay. Wiesz, bo ostatnio widziałem, że Boomer Shooter jako kierunek się trochę zaczął zmieniać, nie? I coraz nowsze gry wchodzą w rejon. Ja mam punkty do rozdania.
Jeżdżenie w tej grze motocyklem to jest zabójstwo, nie? Czyżby? O nie. Kierwa, gdzie on może być? Niestety nie ma nic dalej o premierze drugiego chaptera. A grałeś w Ion Fury Aftershock? Albo czy grałeś w demo tej drugiej odsłony Iron Fury, bo ta druga odsłona wygląda tak, jakby to powiedzieć, no średnio bym powiedział, nie? Przynajmniej mi tak wygląda średnio. Trochę by nie miała takiego swojego stylu wyjątkowego. Znaczy, może ma właśnie bardziej swój styl, ale na gameplay wygląda średnio. O Jezu, w deszczu jechać, nie? Pozdro. O, coś dzwoni do mnie. Jeśli będziesz szukać zleceń w okolicy, znajdziesz je u mnie. Jestem V. Dzięki za informację. I pamiętaj, tutaj jest inaczej niż w mieście. Uważaj na siebie. Kurde, nie wiem, czy będzie. No dawaj, come on, come on. I sygnał, blocks. Jakby co, to będę miał cię na samo audio i idę grać w Titanfalla. A wiadomo coś, kiedy Titanfall 2 wyjdzie? Znaczy 3 wyjdzie? 4 wyjdzie? Może gdzieś tutaj był. Szukamy Delamayna, Revrak, jak tam? Pamiętam, że to było na jakimś złomisku, kurde, ale gdzie? Mam wygląd na to, że zużycie materiału dopadło mojego pada od PS4. Co to znaczy? No tutaj też go nie ma? A w trochę będzie solidnie ogrywany, jak będą dolary. Rozumiem. Ja też właśnie tak budżetowo średnio, ale gra wygląda zajebiście. Reduj złamał swoje pierwsze NDA. Haha! Łotka. Oh!
dryfujący analog. Fuck. Słabo, no. Ja pierdziu. Nienawidzę tego miasta, no. Kurwa, no gdzie on może być? No kurwa, no nie wiem. Tylko takiego pochwalić. Kiedyś przestało samo dryfować? Nice. Tu mam przyjechać? Dobra, pojadę tam dokładnie, gdzie ta kropka mi pokazuje. Zobaczymy. W ogóle czat, jesteście gotowi zrobić ten ze mną barometr polityczny, czy nie za bardzo? Dobrze, Armor Core przyszedłem, bo mi pad sabotował. No, powiem szczerze, że to mogłoby utrudnić. Ewentualnie Armor Core zabiło ci pada. Okej. Jedno osiągnięcie do platyny? Czy pad wytrzyma? Dobra, tam jest jakaś kropka, zobaczymy. Zrobienie wszystkich misji z najwyższym wynikiem. Dokąd mnie ta kropka prowadzi? Żeby tu był? W życiu bym tu przypadkiem nie przyjechał, ja pierdolę. Czas wracać do Delamaina. Ojciec wysłał posłańca, by ten zebrał zbuntowane dzieci. Masz coś przeciw temu? Jestem wolnym duchem. Myślącą, niezależną istotą. Dlaczego miałbym się podporządkować innej sile? Masz skomplikowane relacje rodzinne. Nic dziwnego, że zwiałeś z domu.
Czego szukasz w mieście obietnic? Tego, co ty i... Geralt... Po prostu chcę żyć. Może po prostu dogadaj się z Delamainem. O tak, dogadam się. Ale nie z Delamainem. Do zobaczenia, Vi. I nie wchodź mi więcej w drogę. Nawiązałem kontakt z pojazdem. Dziękuję. Spoko, ziom. Ten był jakiś niepokojący. Doprawdy? Przelewam kolejną ratę wynagrodzenia na pani konto. Szkoda, że nie powiedział bywaj. Jak z tego łajna wyjechać? Ilu zostało jeszcze czubków do pokonania? Dwóch, dobra. Wyjdziemy. Nier Replicant jest teraz w ramach PlayStation Plus. What? Że ten PlayStation Plus podrożał kosmicznie. Strasznie to drogie, człowieniu. A wcale dużo gierek nie ma. W ogóle te abonamenty ostatnio jakieś takie się zrobiły drogę. I to Netflixy. I teraz jeszcze to. Tego ostatnio kupiłem tylko po to, by spróbować Multi Armor Core dostać po dupie dwa razy i sobie darować. Rozumiem. Jedno z zaginionych aut sieci Delamain znajduje się w pobliżu miejsca pani pobytu. Dzięki, znajdę je. A dobrze, mam nowy telefon. Nie dziwię ci się, jeżeli zauważyłeś różnicę w jakości obrazu, to naprawdę musiało być potężny niewypał. Co jednak za dużo? Wszystko. Miasto, ruch, ludzie. To mnie przytłacza. W takim razie powinieneś wrócić do garażu. Przez ulicę? Obawiam się, że tak. Dobrze. Zabierz mnie do garażu i daj mi znać, gdy będę już bezpieczny. Spoko, ziom. Tylko jedź wolno i w nic się nie wpakuj. Tym razem to Szajsung. Ujojojojoj.
Przestał wyświetlać HD, bo nie dawał rady. O, biedny. Zjadłem pomarańcze. Też bym zjadł pomarańcze, no. Mam dosyć. Potrzebuję krótkiej przerwy. Ja pierdolę. Nie możemy tu zostać jeść. Jak sobie ujebałeś nóż, obierając pomarańcze? No to pięknie. Nie możemy tu zostać jeść. Normalnie w stoku cały będzie i będzie się lepił. Myślałeś, żeby myć sztućce po tym, jak je używasz? Tak tylko mówię, nie? Fuck, nie tutaj. Nareszcie. Tu spotkam podobnych do mnie. Widzisz? Nie było tak źle. Było strasznie, ale i tak dziękuję. Dziękuję za pomoc. Pozwoliłem sobie przesłać ratę wynagrodzenia na pani konto. A, to nie mój samochód. Przepraszam. Zupełnie po drodze czegokolwiek. Trudne sprawy, nie będę kłamał. Albo samo wytarcie pomaga. Ja zawsze polecam jakiś dezynfekator mieć przy sobie, nie? Jakiś taki psikarz, popsikać, zetrzeć i polizać i będzie czyste, nie? Najpierw lizać, później psikać jak coś. Fajne są te questy dla Maina, w sensie śmieszne. Nie pomaga. Jesus Christ, z czego ty masz te pomarańcze? Jakie ty pomarańcze kroisz? No właśnie! To są tak zwane ten... Blood Orange. To są te... grapefruity? Nie, czy to są jakieś inne? Nie wiem. Nie jestem pomarańczowym świrem. W każdym razie to muszą być takie naprawdę krwiste pomarańcze. Jesteś w gównie po uszy. Jesteś w gównie po uszy. Od czego się spłynę do naczyń? No właśnie to mu mówię, nie? Ale ten mnie nie słucha kompletnie. Jakie masz oczy zajebane? Jakie masz oczy zajebane, słyszeliście to? To jest kurwa tekst. Muszę zapamiętać ten tekst, to jest dobre. Kiedyś przyjdę i mówię, ty,
Mała, ale masz oczy zajebane. Szaleje. To było dobre. No to wtedy muszę tam pójść i w ogóle... Dziwne, że nie jesteś Draxu jednym z questów Delamaina, nie? Tu 3-3-1. Przyjąłem centrala. Ale tylko dlatego... Jak się kamera odwróciła. A, czyli leń pierdzielony. Czasami mnie zadziwia rewrać, tak jak w tobie się budzi taki, wiesz, taki archetyp faceta, który mówi, no kurwa, no. To jebane pokolenie, kurwa, nieudaczników, kurwa. Snowflake'ów pierdolonych, nie? Menda w polu widzenia! Menda w polu widzenia! Namierzono pojazd podejrzanej. Przesyłam szczegółowe dane. To tylko śmierć! NCPD! Skiwankasy nie ma! Nie wiem, co zhakowałem, ale coś dałem gaz do dechy. Ty, bo zaczęło się robić jakoś pikantnie tutaj. A w sumie to o co my się tu bijemy ogólnie? Na plecy właśnie, na plecy! Walić w nią! Ej, fajne to się porobiło. Podoba mi się teraz to... A, nie mogę ataków... Ataku wirusowego dać na ten, na roboty. Ale beka. Takie proste. Powiedział ziomek na temat wytarcia noża. Dobra. Śmieszne. Widzę powiadomienia, jak umierają tam. Beka. O chuj ci chodzi? Potwierdzam sygnaturę pojazdu. Możecie przejąć nad nim kontrolę. Jak ja bym chciał jechać tym? Ups.
Ups. Naprzód! Nice. O, rękaw! Przejadę przez to? W ogóle bije się w zupełnie kurwa bez powodu. Nie wiem, czy się uda deeskalowanie. No niewiele im robię, no to prawda. Ogólnie nie wiem, po co się biłem. Nie wiem, na czym to się wydarzyło się, bo nie wiem. Ale zgadzam się, nie miałem do nich podjazdu. Gościowie byli po prostu nieśmiertelni niemalże. Dobra. Zróbmy questa z Delamainem. Aha, coś mogę włączyć. Podświadomość zamiłowania do nieuzasadnionej przemocy. To było to. Po prostu jakoś zaczęliśmy się bić i tak zostało. No. No i co, kurwa? Gdzie ten Delamain jest? Aha.
No gra mnie tutaj prowadzi. Może się potrzebnie biłem z tym gangrem. Letwodyka! Tatuś zaraz cię znajdzie! Kurwa mać! No tu mnie prowadzi na 100%. Wrzućcie jej coś za kołnierz! O, w tym śmietniku mogę się schować. No pomogłem jak się dało. Nowy magazynek! Uwaga! Ja używam ujawnienia interfejsu. Znowu się złapałem na tworzenie wymarzonego komputera, mimo braku funduszy, więc mogłem sobie tylko poglądać jakieś cyferki, jak to wydajne jest. Nie dziwię się. Człowiek chce sobie pomarzyć, że będzie mógł mieć rzeczy, o których słyszał, których by chciał. Nic z tym dziwnego. A zanim kupiłem komputer, też marzyłem o tym, że go kupię, więc... Drzazga rozwoju. Do roboty trzeba iść. No, jakby jest to pewien sposób zarabiania pieniędzy. Nie jedyny, a chyba bardziej jest taki akceptowany społecznie na pewno. Czy gaz do dechy? Co, ruszy? Beka. Ale złapałem to z Odraxu. Jak to szybko zaraża ludzi. Nie no, nie czajdzie. Gdzie on jest? Ja nie kumam. Kumaj, naprawdę.
garażu. A mogę ten garaż utworzyć? Zaraz spróbuję. To jest może jakaś myśl. Brama. Kurwa, widzę. How to brama otworzyć? Nie, no nie wiem. Nie wiem, gdzie on jest. A niech go wuj strzeli, no. Tryb czystego PVF TF2 to najgorszy system rozwoju, jaki można wymyśleć. Co znaczy? Co to znaczy tryb PVE? W jakiej okolicy jestem? Nordside? Northside. Bip, bip, frajerze. Musisz każdy ten zagrać 100 razy, aby go w maksymalnie ulepszyć, a PvE to tryb hordy w tym przypadku razem z obroną konkretnej budowli. Brzmi jak ciężka praca. Gry online. No dobra, zobaczmy. Tu? Wirus.
Dlaczego Hatfu na ten, na gry online? Dlaczego nie lubimy gry online? Bo ja ogólnie to lubię gry online. Ups, przepraszam Państwa, pomyłka. Spokojnie. Chcę ci pomóc. Nie zbliżaj się do mnie! Bip, bip, frajerze. Zwolnij trochę. Zostaw mnie! Bip, bip, frajerze. Ta gra jest tak pobagowana, że ja nie jestem pewien, czy ja dobrze robię teraz, czy miałem za nim jechać, mam go uderzyć, zepsuć. Dobra, zostawię sobie ten quest. Pierdolo, nikt nie jedzie. No i masz. Tu sieć Delamain. Jak się pani miewa? Bywało lepiej. A co u ciebie? Moje zguby wróciły do domu, więc nareszcie mogę powiedzieć, że wszystko u mnie gra. Zapraszam do mojego biura po wynagrodzenie. Chciałbym pani podziękować osobiście. No i gituwa. A ten quest 43 mi się zapisał? Mam go dalej? Jest, dobra. To wrócimy do niego. Ciekawe, bo Johnny go zaczął, więc jestem ciekaw, co tam wykombinował. To nie jest poziom PTSD? Czy ja wiem? Podczas tego streama już miałem dwa bugi. Jeden, że samochody mi się nie pojawiały, to Koksu mi powiedział, żeby wczytać jeszcze raz. A drugi taki, że zamiast jechać za tym GLaDOS Delamainem, rozwaliłem go po prostu. I wszystkie questy Delamaina mi się usunęły. Więc według mnie to tak, wiesz, średnio bym powiedział z tą stabilnością gry. Imo to jest poziom PTSD właśnie. Tak se wartą kilka milionów? Chyba nie. W tej grze ten mój drogi samochód kosztował 33 tysiące. Wciąż to nie poziom PTSD. No nie wiem. W Starfieldzie nie miałem ani jednej sytuacji, w której potrzebowałem wczytać grę, bo nie działało coś. Podczas jednego streama tutaj miałem to dwa razy. Nie powiedziałbym.
A przypominam, że ten... przypominam, że ta gierka wyszła już 3-4 lata temu. Kiedy ona w końcu? 2019 wyszła? 2020? Nie pamiętam. Ja rozumiem, że Polska górą i tak dalej, nie? Która gierka? Cyberpunk. Siema, Han, jak tam w ogóle się czujesz? Co tam? Ale Bethesda nie przebije fabuły świata Cyberpunka. Może. To już kwestia raczej takiego, wiesz, podejścia do gier. Ale jeżeli chodzi o prowadzenie fabuły i narracji, no to są po prostu inne ligi. I to ma na myśli, że robią coś zupełnie innego. Tutaj jest mało questów Bethesda podobnych, tu jest bardziej narracja taka liniowa. A Bethesda zazwyczaj ten główny wątek ma bardzo spieprzony. Po prostu gry, które działają w innej lidze, ale bugi... Witam panią. Zapomniałem poprosić o przywiezienie skanera. Jeśli ma pani go przy sobie, to proszę odłożyć go na miejsce. Uporała się pani ze wszystkimi zgubami. Niech będzie mi wolno wyrazić moją wdzięczność. Jeśli polowałam na fragmenty twojej osobowości, to... jesteś bardziej skomplikowany niż myślałam. Cóż... A rok wcześniej tak. Kupiłem kolekcjonerkę, wciąż zafolowaną o 5 dyszek taniej. I jeszcze raz dziękuję. Dzięki. Bardzo przyjemnie się z tobą pracowało. Mnie również. I liczę na przyszłą współpracę. Do usłyszenia. No i zarobiście, zrobione. Dobra, ja puszczam tutaj growl i myślę, że to jest czas, żeby zrobić jakiś barometr, co? Co wy na to? Polityka wchodzi w grę. My politics, niech będzie, powiedzmy. Siema, guys. Rozpocznij. Okej. Polityka zagraniczna. Ustrój, klimat... Polityka klimatyczna? Obyczajowe może bardziej niż klimatyczna? Może obyczajowe bardziej? Jakie bary będziesz mierzyć te z drinkami? Tak, dokładnie te bary będę robił, nie? Jakby tutaj, wiecie. Wiecie jak jest, nie? No. Czy jestem jak najszybszym przyjęciem waluty euro w Polsce? Tak szczerze mówiąc, na ekonomii się nie znam. Ja nie wiem, czy to byłby dobry pomysł, czy zły. W sensie... Kurde, trudno mi powiedzieć, nie? Osobiście, jeżeli chodzi o moje oszczędności, to mam 3 fundusze otwarte i jeden fundusz jest w euro, drugi fundusz jest w dolarach, a trzeci w złotówkach. I równomiernie na nich inwestuję, po prostu. I raczej nie powiedziałbym, że nie wierzę w złotówki, a bardziej... Wiem, że euro jest bardziej związane z Unią Europejską, a w nią raczej wierzę, więc ja bym powiedział, że tak delikatnie, nie? Tak, że się zgadzam, ale nie jestem pewien, czy to jest słuszne, nie? Grecji ta wyszło niedobre. No okej, ale Grecja nie jest w centrum Europy, nie?
Wiek emerytalny powinien zostać podniesiony. A... Nie jestem pewien, czy powinien zostać podniesiony. Wbrew pozorom, wydaje mi się, ale mi się wydaje, że konflikt w Ukrainie jest dla nas korzystny i być może bardzo pozytywnie wpłynie na nasze emerytury, to jest będą, bo mogą osoby z Ukrainy być dla nas tym, kim Polacy byli dla Niemców, i takim zasileniem tej takiej podstawowej pracy, którą wykonują, którego Niemcy nie chcieli wykonywać, tak samo my Polacy nie chcemy wykonywać, nie? Więc być może to jest jakaś opcja, nie? Żeby wskoczyć w ten nurt. Więc nie wiem. Raczej powiedziałbym, że neutralnie. No jakby, no jeżeli jest taka potrzeba, okej, nie? Natomiast nie wiem, czy ludzie pracujący fizycznie będą mieli siłę pracować dłużej. Trudno powiedzieć. Powiedziałbym, że neutralnie. TVP powinna zostać zlikwidowana albo sprywatyzowana. Nie zgadzam się. W sensie TVP jako telewizja polska, jako takie podstawowe medium informacyjne powinno być państwowe, ale nie powinno propagandować. W sensie nie w takim stopniu, nie w taki sposób. Że jakby każdy z nas powinien mieć dostęp do informacji i uważam, że to jest potrzebne medium. Tak samo jak radio powinno być publiczne, tak samo telewizja powinna być publiczna. To jest kwestia usunięcia wykluczenia informacyjnego, że pozwolić ludziom na dostęp do wiedzy. Czy w takiej formie, jak wygląda TVP? No kurwa nie. No nic bardziej mylnego, nie? To nie jest spoko, ale sam zamysł telewizji publicznej jest dla mnie dobry. Należy skrócić czas pracy. Zgadzam się. Definitywnie, nawet bardzo się zgadzam. Etat powinny to być 4 dni, nie 5. 5 to jest za dużo. Ludzie są zmęczeni, jesteśmy w pracy przeciążeni, przebodźcowani, jesteśmy wkurwieni i wypalamy się szybciej. To nie działa dobrze dla biznesu i nie działa dobrze dla naszego życia prywatnego. Nikomu to się nie opłaca, oprócz kapitalistom, którzy chcą wyzyskiwać ludzi. Jeżeli chcesz żyć z pracą i czuć się dobrze, to jest okej, nie? I wydaje mi się, 4 dni są spoko. Pracowałem przez długi czas na 3/4 etatu i czułem się dużo lepiej niż czuję się teraz. Natomiast finansowo po prostu się nie spina, więc jeżeli finansowo będę miał tyle samo co na cały etat, a będę pracował o te około 30 godzin mniej, to uważam, że to wyjdzie korzystnie dla biznesu, że po prostu będę pracował lepiej, że nie będę się tak bardzo przepierdalał, bo tak czy siak, myślę, że śmiało 1/4 godzin, którą się wykonuje, to jest czas, w którym pijesz kawkę, w którym rozmawiasz, w którym unikasz tej pracy w jakiś sposób. Nie chodzi tutaj o jakieś takie olewcze podejście, tylko po prostu jeżeli masz jedną pracę, to jest taka pewna sinusoida. Raz mniej pracujesz, raz więcej. Raz mniej, raz więcej. To zmęczenie bardzo mocno na to polega. Jeżeli to będzie 4 dni w tygodniu po 8 godzin, uważam, że ta praca będzie lepiej wykonana. Po prostu. Powinniśmy zrezygnować z niedziel bez handlu. Mam to w dupie. W Polsce zależy wprowadzić program masowej budowy tanich mieszkań przez instytucje państwowe. Na maksa. W sensie, czekaj. Czy musimy dyskutować na ten temat, że mieszkania powinny być tanie i dla każdego obywatela? Czy to jest jakby dyskusyjne dla nas? Chyba nie. No jakby to jest logiczne. Nie chcę, żeby mój stan zatrudnienia ani mieszkaniowy był dyktowany przez pana mam mieszkanie, nie? Szczególnie, że mieszkam w Trójmieście i jest to jedno z najdroższych aglomeracji w Polsce i jest tu kosmicznie drogo i kupienie kawalerki to jest koszt 300 tysięcy, 400 tysięcy, a kupienie mieszkania 3-4 pokoje, które bym chciał mieć, bo chciałbym założyć rodzinę i mieć dzieci na przykład, no to kurwa, to jest ponad 500 000 i to jest ogrom pieniędzy i to jest długotrwały kredyt, którego nie dostanę, kiedy nie mam żony, bo tak działa ten system, to jest słabe. Chciałbym mieć mieszkanie, znaczy teraz mam mieszkanie, które płacę mało, ale dużo musiałem zainwestować remontując, ogarniając to mieszkanie, więc to jest taka inszość, nie?
Państwo powinno walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym poprzez nakłady na... No tak, no powinniśmy mieć łatwiej jeżdżenie, nie? Płatki powinny być progresywne, no, oczywiście, że tak. Program jest zastąpiony ulgą podatkową. Raczej nie. Albo neutralnie. Kiedyś bym powiedział wyjebać to w chuj. Teraz myślę, że może niekoniecznie, więc powiedzmy, że neutralnie. Podatki powinny być wyższe niż obecnie. Niższe? No raczej nie. No skądś ta służba zdrowia ma być? Wiem, że teraz nie jest, ale to jest problem wielu rzeczy, ale sam pomysł jest jakby dobry. Ja jestem na tak z brakiem niedzieli niehandlowych, nie tylko dlatego, że jest to na podłożu religijnym, ale też dlatego, że jest to, że przez to nie ma się dostępu do niezbędnych produktów w przypadku wypadku. Co ty pierdolisz, człowieku? Najebałeś się, czy jak? Jak nie masz dostępu do produktów z powodu wypadku? No wszystkie, kurde, sklepy na PKP są otwarte. Apteki mają swoje dyżury. Żeś się, kurde, ten z dupą pozamieniał? W sensie... The fuck? Znaczy, ja ogólnie uważam, że niedziela ma konotacje religijne, ale to jest część naszej kultury. Ja nie wierzę w Boga i uważam, że kup w niedzielę rurę, jak mi jebnie. Po chuj chcesz kupować rurę w niedzielę, jak ci jebnie? Co ci chodzi, człowieku? Nie wytrzymasz jednego dnia bez wody? No popierdoliło ci się coś? No serio. No to fuck, nie? Zresztą już abstrahuję od tego, że... Co? Jak ci jebnie rura, to nie dzwonisz po gościa, który by ci to ogarnął w niedzielę? Nie, no to jest taki, wiesz... Serio? Jedna doba? Bez wody? Popłaczesz się? Nie? Kurde, no. Nie, no, bez jaj, no. Już nie bądźmy tacy tutaj małostkowi, nie? Kwota bez podatku powinna być znacząco podwyższona. No raczej tak. Podatek cukrowy powinien być zlikwidowany. Niekoniecznie. Uważam, że nasze uzależnienie od cukru jest słabe. Zresztą już o tym mówiłem na streamie. Jestem z rodziny, gdzie wszystko jest naprawiane samemu. Spoko, nie ma problemu z tym. Wciąż. Wyłącz wodę, poczekaj pół dnia i kup sobie. Co za problem? Daj ludziom mieć wolne jeden dzień w tygodniu. Wystarczy, że i tak pracują 6 dni w tygodniu, bo większość sklepów budowlanych jest w soboty otwarte i ludzie dla tak naprawdę luksusu, nie wiadomo kogo, pracują w sobotę. Daj im jeden dzień wolnego, co za problem? Proszę cię. Rutututu. Zacznij chodzić do pracy. Na etacie. Skumasz się, że fajnie mieć wolny dzień. Podatek cukrowy powinien być zostać zlikwidowany. No raczej nie, myślę. Płaca minimalna nie powinna istnieć, no bo kogoś głowa boli. Należy walczyć z umową cywilnoprawną, gdzie charakteryzują zawodu. No oczywiście, umowa o pracę jest ważniejsza, nie? Podatek cukrowy działa, bo boli kupić kolę za 10 zł. No to dobrze, nie? Popieram wprowadzenie dobrowolnego ZUS-u dla małych przedsiębiorstw. Raczej nie, bo ludzie będą umierać z głodu. To jest trochę tak, jak ci ludzie, którzy zakładają firmy i biorą kontrakty z UPC, a później mają nogę w gipsie, a i tak muszą paczki dowozić. Państwo powinno chronić ludzi przed robieniem głupich rzeczy. Polska powinna zrealizować plan budowy centralnego portu komunikacyjnego. Nie mam zdania. Polska powinna wprowadzić kredyt mieszkaniowy 0% poprzez spłacanie przez państwo odsetek. Okej, jakby brzmi to jak jakiś plan, ale to nie rozwiązuje problemu. Jeżeli to byłoby pierwsze mieszkanie, no to spoko, nie? Płaca minimalna powinna być podwyższona. No, myślę, że spoko. Myślę, że spoko, ale czy, nie wiem, mamy taką sytuację, w której warto to zrobić? Nie wiem. Należy zastąpić obowiązkowe daniny, tak jak ZUS i NFZ, jednolitą daniną podatkową. Nie wiem dlaczego. Nie rozumiem. Popieram likwidację ZUS na rzecz samodzielnego... Nie. Większość spółek Skarbu Państwa powinna zostać prywatyzowana. Nie. 13-14 emerytura jest dobrym rozwiązaniem, które powinno być utrzymane. Nie wiem. Dług publiczny jest szkodliwy, należy trzymać go w ryzach za pomocą odpowiednich instrumentów prawnych. Brzmi to jak logiczny plan. Państwo powinno mieć możliwość wykonywania kary śmierci. No chyba kogoś głowa boli. Mężczyzna osób tej samej płci powinny być wprowadzone. No oczywiście, że tak. Popieram legalizację marihuany w celach rekreacyjnych. No raczej tak, spoko. Religia nie powinna być nauczana w szkole. No raczej tak. Państwo powinno promować zdrowy i wolny od nałogów styl życia poprzez akcyzę i zakaz sprzedaży niektórych produktów. Niekoniecznie.
Polska powinna uczestniczyć w unijnych mechanizmach relokacji migrantów. Raczej tak. Należy ułatwić procedurę prawnej korekcji płci. Prawda. Religia przynosi społeczeństwu więcej szkód niż korzyści. I laicyzacja kultury jest pożądana. Myślę, że tak. Pary jednopłciowe powinny mieć możliwe aborcje dzieci. A dlaczego nie? Obywatele powinny mieć łatwiejszy dostęp do broni palnej. Raczej nie. Tabletka dzień po powinna być dostępna bez recepty. Raczej tak, z naciskiem. Może nie zawsze, nie każdy. To nie powinien być jak ibuprofen, a może powinien? Nie wiem. Nie jestem kobietą, więc ciężko mi powiedzieć. Szczepionka na choroby zakaźne poważnie zagrażające życiu i zdrowiu powinny być obowiązkowe. No jaha, że tak. Popieram ułatwienie dostępu do aborcji w Polsce. No wiadomo. Państwo powinno refundować in vitro. No wiadomo. Mamy problemy z ilością dzieci, więc zróbmy coś, żeby było tych dzieci więcej. In vitro pomoże. Należy umożliwić dostęp do eutanazji dla cierpiących nieuczalnie chorych. No wiadomo. Młodzi Polacy powinni przechodzić obowiązkowe szkolenia wojskowe. No chyba nie bardzo. Rząd powinien znacznie zwiększyć finansowanie psychiatrii, opieki psychologicznej, szczególnie dzieci i młodzieży. Jeżeli ktoś z was ma dzieci, albo ma znajomych z dziećmi, to wiecie, że to jest kurwa pojebane. To, że nie ma psychiatrów dziecięcych. Po prostu ich kurwa nie ma. Wszyscy mają terminy na 3 miesiące do przodu. To jest żenujące. W szkołach powinny się odbywać lekcje edukacji seksualnej. Myślę, że tak. Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych nie powinno być karane. Myślę, że tak. Powinniśmy karać to, co robimy po alkoholu, a nie to, że go pijemy. To jeżeli ze znajomymi usiądziesz sobie w parku i pijesz sobie na ławce, alkohol nie jest problemem. Jeżeli rozpierdalasz tą ławkę pod wpływem alkoholu, to jest problem. Nie każemy za picie alkoholu, bo alkohol jest legalny. Każesz za to, że na przykład piją nieletni, każesz za to, że dajesz nieletnim, każesz za to, że sikasz po pijaku, nie za to, że go pijesz. Uchodźcy z Ukrainy mają w Polsce zbyt wiele przywilejów. Chyba cię głowa boli. Aktywna polityka prorodzinna powinna być jednym z priorytetów sprawujących władzę. Myślę, że tak. Multikulti jest szkodliwy dla społeczeństwa. No na pewno nie. Seksualizacja przestrzeni publicznej posunęła się za daleko. Nie wiem. Koniecznie jest to dzielenie kościoła od spraw państwowych. Tak. Tradycyjne role płciowe zarówno kobiet, jak i mężczyzn powinny należy podawać wątpliwość. Myślę, że tak. Polska powinna popierać możliwie szybkie dołączenie do Ukrainy, do NATO i Unii Europejskiej po wygranej wojnie. Na pewno. Powinniśmy pozwolić im żyć tak, jak chcą. Jeżeli oni będą chcieli dołączyć do Unii, czemu nie? Unia Europejska powinna stopniowo zmierzać w kierunku federalizacji. Nie znam się. Powinniśmy dążyć do głębszej integracji z Ukrainą i jej odbudowy po zakończeniu wojny. Oczywiście, że tak. Polska powinna realnie ubiegać się o reparacje wojenne Niemiec za II wojnę światową. No chyba, kurwa, was głowa boli. Już Niemcy zrobili tyle dla nas i jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy jedną wspólnotą, a będziemy się bić o jakieś pieniądze? Jebać to. Unia Europejska ma zbyt duży wpływ na państwa członkowskie. Raczej nie. Popieram wprowadzenie cła na produkty rolne Ukrainy. Na pewno nie. Popieram członkostwo Polski w Unii Europejskiej. No, zajebiście. Polska powinna udzielić gwarancję bezpieczeństwa w Ukrainie po wojnie, wyliczając tą możliwość użycia wojsk do odparcia potencjalnych kolejnego ataku. Myślę, że tak. Członkostwo w NATO to realne i wystarczające gwarancje bezpieczeństwa dla Polski. Myślę, że tak. Niemcy są jednym z najbliższych, najważniejszych sojuszników Polski na arenie międzynarodowej. Tak. USA to ważniejszy partner dla Polski niż Unia Europejska. Na pewno nie. Polska powinna znieść sankcje przeciwko Rosji, które szkodzą polskiej gospodarce. Na pewno nie. Niby po wojnie cały hajs poszedł do ruskich, ale nadal płakanie za tym uważam za idiotyzm. Też, no czas minął, nie? Było, minęło. Nie bądźmy tacy małostkowi. Budujmy biznes, budujmy razem relacje, budujmy przyszłość. Nie patrzmy w przeszłość cały czas. Polska powinna w jak największym stopniu wspierać militarnie Ukrainę aż do końca wojny. Zgadzam się. Polska powinna domagać się zaprzestania honorowania z pracy w rzezi wołyńskiej przez Ukrainę nawet kosztem pogorszenia relacji. Nie mam pojęcia, naprawdę. Polska powinna nawiązać bliższe relacje z Chińską Republiką Ludową. No nie, no proszę was. Po co mamy mieć relacje albo z Ameryką, albo z Chinami? No jakby, kurde, oni są tak daleko, jebać ich. Miejmy relacje z tymi obok nas, nie? Należy oddzielić funkcję prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Dlaczego? Należy oddać więcej kompetencji samorządom kosztem władzy centralnej. Myślę, że tak. Myślę, że każde poszczególne jednostki wiedzą więcej na temat swoich ludzi i swoich rzeczy wokół niż centralna władza. System wyborczy powinien zostać zmieniony na jedno... Nie wiem.
Popieram częstsze stosowanie referendów w procesie stanowienia prawa. Raczej nie. Chociaż może. Zależy o czym. Nie wiem. Nie wiem. Należy cofnąć reformę prawa karnego wprowadzone przez aktualny rząd. Nie wiem. Sędziowie powinni powoływani w sposób niezależny od polityków. Tak. Trybunał Konstytucyjny w aktualnym składach powinien zostać wyznaczony w sposób... został wyznaczony w sposób niezgodny z prawem. Tam były takie afery, zgadzam się. Należy znieść zakaz obrazy uczucia religijnych. Tak. Próg wyborczy powinien zostać zmniejszony lub zlikwidowany. Nie wiem. Mowa nienawiści powinna być karana. Tak. Popieram w większości zwiększenie uprawnień prezydenta w kierunku modelu prezydenckiego. Raczej nie. Służba wojskowa powinna być obowiązkowa dla każdego dorosłego obywatela. Nie. Wszystkie publiczne szkoły w Polsce powinny mieć tę samą podstawę programową. Chyba tak. Polskie szkoły wyższe powinny być w większym stopniu autonomiczne niż obecnie. Na pewno. Powinna powstać komisja do spraw badania wpływów rosyjskich w formie zaproponowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Nic, co jest zaproponowane w Prawo i Sprawiedliwość, nie powinno być wprowadzone. Partie polityczne powinny być finansowane z budżetu państwa. Nie wiem. W Polsce powinny powstać elektrownie atomowe na maksa. Oczekuję od rządu stworzenia i przeprowadzenia planu na najszybsze, jak to możliwe, odejście od produkcji energii z węgla przez Polskę. No oczywiście, że tak. Unia Europejska nas kara za to, że my mamy jakąś kurwa atom. Kopalnię węglową. Ja pierdolę. I tak mamy węgiel nie wiadomo skąd. Walić to. Transport samochodowy powinien być stopniowo ograniczony, zastąpiony transportem publicznym. Maksymalnie się zgadzam. Sprzedaż nowych samochodów spalinowych powinna być w Polsce zakazana od 2035 zgodnie z polityką Unii Europejskiej. Tak. W Polsce powinno się powołać nowe oraz poszerzyć istniejące parki narodowe. Oczywiście, że tak. Polska powinna znacząco przyspieszyć rozwój OZE. Co to jest? Co to znaczy OZE? A, odnawialne źródła energii. No oczywiście, że tak. Elektrownia Turów. O, właśnie o niej mówiłem. Powinna zostać zamknięta w przeciągu najbliższej dekady. Oczywiście, że tak. Państwo zbytnio dominuje w sektorze produkcji i sprzedaży energii elektrycznej, paliwa oraz ciepła. Chyba nie? Sejm powinien znacząco ułatwić rozwój energetyki wiatrowej. Myślę, że tak. Unia Europejska i Polska powinny promować redukcję spożywanego mięsa. No oczywiście, że tak. Jemy tego mięsa za dużo. A to Niemcy odchodzą od atomu. Nie wiem jak aktualnie, ale tak, jakby polityka niemiecka jest taka, żeby od atomu odejść, ale z powodu tego, że Rosja się wyjebała na ryj, to się trochę zmieniło. Niemcy trochę wyciągają wnioski, więc wciąż Niemcy być może są dalej niż my. My nie mamy żadnych elektrowni atomowych. To się powinno zmienić. Rozumiem, że dalej w rozwoju będziemy od niej odchodzić, ale teraz lepsze to niż węgiel i być może później będziemy przechodzić dalej, nie? Unia Europejska powinna ograniczyć swoją politykę klimatyczną, jest ona szkodliwa dla gospodarki. Czaj. I nic nie zmienia w skali świata. No oczywiście, że zmienia. Niepokoi mnie skala suszy i oczekuję od rządu podjęcia działań na zakres... Retencja wody jest ważna. Samorządy nie powinny ulegać presji ekologów w sprawie ruchu samochodowego w miastach. Ograniczenia są absurdalne. No nie. W dobie kryzysu energetycznego powinniśmy zatrzymać wdrażanie polityk klimatycznych lub z nich się wycofać. Na pewno nie. Rząd zawiódł w sprawie zeszłorocznej katastrofy na Odrze? Tak. Państwo powinno zaplanować i wdrożyć plan wsparcia dla górników i pracowników innych sektorów dotkniętych transformacją elektroniczną. Oczywiście, że tak. To nie chodzi o to, żeby zabrać elektrownie węglowe i tych pracowników zostawić samych sobie. Oczywiście, że nie. Powinniśmy coś z tym zrobić. Ale co? Nie znam się, ale coś powinniśmy zrobić. Nie chodzi, żeby ludzie stracili pracę. Chodzi o to, żeby znaleźli inną pracę, która będzie bardziej ekologiczna. Nie mam pojęcia jaką, ale jakąś. Polskie rzeki są za mało regulowane i państwo powinno dążyć do zmiany tej sytuacji, nawet kosztem przyrody. Kosztem przyrody? Raczej nie. Popieram pomysły Unii Europejskiej na rzecz bioróżnorodności, takie jak obowiązkowe odnawianie i ochrona przyrody, nawet jeśli wiąże się to z ograniczeniem decyzyjności Polski w tym zakresie. No jasne, że tak. No jakby, no to chodzi, nie? My zastaliśmy świat i chcemy, że ten świat przetrwa jak najdłużej. To jest logiczne. To jest ważniejsze niż biznes.
Niepokoi mnie skala wycinki lasów. Czy mnie niepokoi? Nie. Czy to jest dziwne? Tak. Oburza mnie wysokość zysków koncernów energetycznych w dobie kryzysu i uważam, że państwo powinno uregulować ten problem. Tak. Polska powinna w większym stopniu dofinansować i wspierać rozwój fotowoltaiki. Myślę, że tak. Popieram system europejski system handlu emisjami jako skuteczne narzędzie ograniczenia emisyjności. System handlu emisjami. Co to jest? Rynkowa metoda ograniczenia kosztów zewnętrznych, takich jak społeczne koszty zanieczyszczeń lub powietrza. Dobra, no i co? Opiera się na dobrowolnym lub ustawowym zezwoleniach, certyfikatach, uprawniających do emisji określonej ilości danej substancji, które mogą być kupowane i sprzedawane na zasadach rynkowych. Liczba zezwoleń wprowadzonych na rynek jest stopniowo ograniczona, co powoduje wzrost popytu na nie, a co za tym idzie wzrost ceny. W rezultacie zwiększa się motywacja przedsiębiorstw i dużych korporacji, szczególnie w branży chemicznej, naftogazowej, rolniczej i farmaceutycznej, do inwestowania w technologie mniej szkodliwe. Nie no, zajebiste to jest. Popieram większą decentralizację produkcji energii i umożliwienie obywatelom oraz samorządom produkcji energii na własne potrzeby. W sensie, że fotowoltaika będzie generowała dla mnie prąd, a ja nie będę musiał jej odsprzedawać natywnie? Jeżeli dobrze rozumiem, to tak. No lewica! No kto by kurwa pomyślał, no? No kto by pomyślał, kurwa, lewak został lewakiem. Skrajna lewica. Masakra. Nice. No, socjaldemokracja. No to są, nie będę kłamał, ale socjaldemokracja jest moim podejściem, więc cieszy mnie to. Ostatnio jak robiłem podobną barometr, to wyszło mi socjal-liberał. Ale socjaldemokracja brzmi też zajebiście, nie? Na drugim miejscu jest trzecia opcja, znaczy trzecia droga. Nie ma opcji. Hołownia ich spieprza, koalicja ich spieprza, bezpartyjni samorządowcy. Ja nie wiem za bardzo, kto tam jest. Województwo Dolnośląskie. Dla normalnej Polski. Nie podoba mi się ten tekst. Kim jesteśmy? Okej, no ale co wy chcecie? Jakie są wasze postulaty? Co wy chcielibyście? Program, o. Będziemy kontynuować misję, którą rozpoczęliśmy. Jaka to jest misja? Przenieść nasze idee i poglądy do polityki krajowej. Okej. Uważamy, że Polacy nie muszą być skazani na kłótnie dwóch partii politycznych. No zgadzam się. A spór na scenie politycznej może się opierać na argumentach i przekonywaniu do swojej racji. Nasze doświadczenie z polityki regionalnej, połączone z świeżością i nową energią, wykorzystamy do tworzenia normalnej, solidarnej. Dobra, ale co wy chcecie? Bezpłatna komunikacja? Uważam, że to jest dobry pomysł. Działa już w Kaliszu. W moim mieście rodzinnym w Brodnicy też jest darmowy ten. Jest też darmowy transport publiczny. Koszt takiego rozwiązania w odniesieniu do to około 2 miliardy rocznie. Głos kobiet. Nie ma demokracji bez kobiet w polityce. Zgadzam się. Opieka ginekologiczna i psychologiczna dla młodych kobiet i kobiet w ciąży. Główne uprawnienia oraz sprawiedliwa i godna płaca. PIT zero. Chcemy, aby to było rozwiązane dla wszystkich. Podatek dochodowy ze stawką 0% to rozwiązanie, dzięki któremu Polacy
Otrzymałem wynagrodzenie wyższe około 15% każdego miesiąca. Nie z jałmużny państwa, nie na koszt pracodawcy, ale z własnych ciężko zarobionych i wypracowanych pieniędzy. Tak radykalne uproszczenie systemu podatkowego i obniżenie podatku dochodowego uwolni energię polskich przedsiębiorców. Po wprowadzeniu PIT zero staniemy się jednym z najbardziej atrakcyjnych, a o ile nie na tych dziedzinach, miejscem do pracy w Europie. Okej. Okay. A skąd te pieniądze się nadrobi? Udział samorządowców w dochodach z VAT-u uzupełni lukę w przychodach budżetu państwa w związku z wprowadzeniem powszechnego PIT zero. Udział samorządów w dochodach z VAT-u. No ciekawy jestem tego podejścia. Nie myślałem o tym w ogóle w ten sposób. No ja przez krótki czas korzystałem z tego PIT-u zero. Teraz płacę normalnie jakby podatki i nie zauważyłem jakiejś super dużej różnicy. Może niekoniecznie, ale może. Bezpłatne zdrowe obiady dla każdego dziecka w szkole. Fajnie by było, no. To by też wpłynęło dobrze na to, żeby rodzina nie musiała zawsze mieć... Nie zawsze musiałyby mieć tak obiady od razu, kiedy dziecko wraca do domu, nie? Edukacyjny bon rozwojowy. 100 zł miesięcznie dla każdego ucznia szkół podstawowych i średnich do wykorzystania na zajęcia edukacyjne i rozwijające. Okej. Okay. Polepszenie warunków płacowych najbardziej efektywnych nauczycieli poprzez wprowadzenie edukacyjnego bonu rozwojowego. Nie rozumiem. Rozwiązanie problemu z długimi kolejkami do lekarza pierwszego kontaktu. To nie jest problem. Dla mnie to nie jest problem. Problem jest dostęp do lekarzy specjalistów. Usprawnienie leczenia chorób rzadkich. Jakich na przykład? Jakich rzadkich na przykład? W sensie, czy problem z leczeniem depresji jest problemem leczenia chorób rzadkich, czy nie? Bo w Polsce nie ma w ogóle systemu na leczenie depresji kompletnie. Jakby, dlaczego mogę o tym powiedzieć? Bo choruję. I jak się źle czujesz i dzwonisz na 112, to oni ci proponują, że do szpitala pojedziesz. Jakby tak, jakby sprawdzałem to niestety. I masz jedną wizytę u psychiatry, to jest fajne. Bardzo przydatne, potrzebne. Słabe to jest. No fajnie, fajnie. Miło popatrzeć. PiS tak nisko w ogóle. Konfederacja 26%. Czekaj, mogę zobaczyć, z czym się ten, z czym się dogaduje, jeżeli chodzi o PiS, znaczy, przepraszam, o PiS, no, o gospodarkę. Właśnie chciałem mówić, że gospodarkowo ja się bardzo zgadzam z PiS-em, tylko PiS to jest PiS, nie? To jest problem. Polityka zagraniczna, trzecia droga, ciekawe. Bezpartyjni, tak średnio z nimi zgadzam, ale jeżeli chodzi o ustrój, to nawet jesteśmy dogadani. PiS 20% w ogóle. Wow. Socjaldemokracja 80%. No ciekawe to jest takie, wiecie. Znaczy, ja nie będę wam kłamał, no ja i tak będę głosował na lewicę. Ale będę głosował na kobietę. Nie będę głosował na faceta żadnego. Moim planem jest to, że wierzę w to, że kobiety mogą dać świeżość w polityce. Spojrzeć na problemy, które dotykają ich na co dzień, których my faceci nie dostrzegamy w ogóle. Jestem ciekaw, jakie to są problemy. Jestem po prostu ciekaw. I uważam, że to może wpłynąć fajnie, pozytywnie, że faceci mają bardzo dużo wsparcia i reprezentacji. No zobaczymy, nie? Sraczki. No sraczka to jest częsta choroba, nie? Ale ryb za to mało. Czekaj, co?
No. No w każdym razie, no tak poglądowo, to jakby to trochę jakby mnie trafiło, nie? Nie wiem, czy tak Angela Merkel mocno pomogła ich krajowi. Tak, tylko że Angela Merkel jest lekką konserwatywną prawicą. Tylko że ich lekka konserwatywna prawica to jest jak u nas centrum. Więc nawet lewica prawie. W sensie nasza lewica jest bardzo mało lewicowa. Dużo mówi lewicowe rzeczy, ale na razie nie chcę nawet wprowadzać za bardzo lewicowych rzeczy, tylko takie logiczne rzeczy. Merkel jest konserwatywna, a wciąż nie miała problemu z związkami partnerskimi. A u nas to już jest lewactwo, kurwa, skrajna lewica. Krzyki, płacz. Zupełnie inna skala, nie? Poglądowo po prostu, nie? Zresztą teraz koalicja rządowa w Niemczech to jest socjaldemokracja. Liberałowie. Kurwa, no po prostu lewaki jebane, no lewaki po prostu. Ale racja jest taka, że na pewno Merkel pomogła. I bardzo połączyła Niemców razem. To było ciekawe, nie? Ale Niemcy też mają konfederację swoją, więc jakby to też nie jest tak, że nie ma tam faszystów. Są. No fajnie, fajnie, no. Co ciekawe, decyzje koalicji ani trzeciej drogi nie są potwierdzone, więc ciężko mi porównywać się, bo to jest tak według tego, co oni uważają, więc trudno powiedzieć. Nie wiem, czy koalicja potwierdziła ostatecznie, czaj. Wejdźmy, zobaczmy tam, co tam koalicja proponuje, nie? Ludzie, kontakt. Sto konkretów. Dobra, zobaczmy kobiety. Aborcja do 12 tygodnia ciąży będzie legalna, bezpieczna i dostępna. Żaden szpital działający w ramach NFZ nie będzie mógł zasłonić się klauzulą sumienia. Słusznie. Zapewniamy prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie. Myślę, że tak powinno być. Zapewniamy płatny dostęp do darmowych... Czaj. Pełny, niepłatny. Pełny dostęp do darmowych badań prenatalnych. Zapewnimy dostęp do antykoncepcji awaryjnej bez recepty. Nie no, fajne poglądy, podoba mi się. Dobra, dalej, co tam mają fajnego? Młodzi. 600 zł dopłaty na wynajem do mieszkania dla młodych. Jednorazowo? Czy co miesiąc? Wprowadzimy kredyt z oprocentowaniem 0% na zakup pierwszego mieszkania. Tak powinno być. W sumie reszta mnie nie obchodzi. Tak chciałem się ciekawości zobaczyć. No ale wciąż, nie będę głosował na stare pryki. Aha. No dobrze. Kurczę, ale zmęczyłem się. Fajnie, że pogadaliśmy sobie. Co ja mam wam w ogóle powiedzieć? Nie chodzi mi o to, żebyście głosowali na lewicę. Idźcie w niedzielę i zagłosujcie na coś. Na coś, co uważacie słuszne. Z waszymi poglądami. Coś, co wam gra w duszy. Usiądźcie sobie, poczytajcie, popatrzcie program tej partii, drugiej partii, trzeciej partii. Jeżeli wam to pasuje, zagłosujcie na nią. To jest okej. Głosujmy, decydujmy się, żeby zagłosować i skorzystać ze swojego prawa. To jest pewne prawo, które mamy i nie... I ten głos jest ważny. No. A ja będę się zbierał. No zmęczyłem się. Jutro znowu będzie stream i będziemy grać dalej w Cyberpunka, jakby co. Jakby kogoś to tam, wiecie, interere, nie? No.